Bardzo proszę pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Laurent Jurabegę. Thank you very much, dear friends, dear Mr. Ambassador, ladies and gentlemen. I am deeply honored to have the opportunity to say a few words at this exciting and extremely topical conference. It's a conference about the future, on the future of Europe, but also on the future of the world as a whole. Szanowni Państwo, szanowny panie przyszły ambasadorze, panie i panowie, jest mi niezmiernie miło, że dano mi tę okazję, aby wygłosić kilka słów na temat tematów poruszanych podczas tej konferencji. Jest to konferencja dotycząca przyszłości Europy, ale również konferencja dotycząca w jakiejś mierze również przyszłości świata. The title chosen by the organizer, Can the European Union become the US of Europe? Can be understood in several ways. It can be understood in terms of prosperity, in terms of power, in terms of global importance. In all these areas, the answer to the question is definitely yes. Tytuł zasugerowany przez organizatorów dzisiejszej konferencji, czy Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy, ten tytuł może być rozumiany na różne sposoby. Może być na przykład rozumiany w kontekście dobrobytu, może być rozumiany w kontekście potęgi, może być rozumiany w kontekście globalnego znaczenia. We wszystkich tych dziedzinach odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Yes, the European Union is a prosperous region of the world and with little effort can bring prosperity to the poorer member states. Yes, with all its problems and seen as a whole, the European Union can be considered a great economic power, a great financial power, a great scientific power, and a great cultural power. And if we think, we can still find many chapters that the Union as a whole excels. Owszem, Unia Europejska jest regionem dobrobytu i tak naprawdę małym wysiłkiem mogłaby przynieść ten dobrobyt swoim biedniejszym członkom. Tak, również ze swoimi problemami Unia Europejska mimo wszystko może być uważana jako potęga gospodarcza, jako finansowa potęga, jako potęga obfitująca również różnego rodzaju naukowe odkrycia, jak również wielka potęga kulturowa. I jeśli myślimy, że uważam, że nadal możemy gdzieś w przyszłości odnaleźć kolejne dziedziny, w których Unia Europejska po prostu przoduje. There is, however, a problem. An apparently minor problem, which Union supporters obstruct or think it will solve by itself through the formula More and More Europe. This problem is the functioning. Jest jednak pewien problem, niby mały problem, przynajmniej z punktu widzenia tych, którzy ową tezę stawiają, a mianowicie formuła coraz więcej Europy. Ten problem realnie funkcjonuje. Our question could be posed in the form of can the EU become the US of Europe in terms of democracy and management? Here the answer is harder to give. Of course, there is at this moment a most euphoric, optimistic majority that can respond with the slogan, yes we can. Nasze pytanie powinno być postawione inaczej. Czy Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy, aczkolwiek w kontekście demokracji i zarządzania? I tutaj odpowiedź jest dosyć trudna. Oczywiście w obecnym momencie istnieje taka euforyczna, można powiedzieć optymistyczna większość, która twierdzi, że oczywiście, że Unia Europejska może stać się Stanami Zjednoczonymi Europy. However, when we talk about the future, we have to be realistic and responsible for the future generations. It would be sad and painful for all of us to say in a few years, well, we could not. Oczywiście, gdy mówimy o przyszłości, musimy być realistami i musimy czuć minimalną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Byłoby czymś smutnym i bolesnym dla nas wszystkim, gdybyśmy za kilka lat powiedzieli, no cóż, nie udało się nam. Unfortunately for the Europhorics, the citizens of the United Kingdom, through last year's referendum, decided that their own country should leave the European Union. Lecz niestety dla tej euforycznej większości obywatele Zjednoczonego Królestwa poprzez ubiegłoroczne referendum zdecydowali, że ich kraj wystąpi z Unii Europejskiej. In any manner we look at this, it's clear that the Union has entered a crisis from which it cannot go forward through the formula More Europe. Such treatment resembled the idea of treating a diabetes patient with a sugar cure.
niezależnie od tej sytuacji jest czymś ewidentnym, że Unia Europejska weszła w fazę kryzysową, z której wydaje się, że nie jest w stanie ją wyprowadzić, mantra coraz więcej Europy. Takie traktowanie sprawy w jakiejś mierze przypomina leczenie cukrzycy poprzez podawanie pacjentowi coraz więcej cukru. We must point out that not the idea of the union is wrong, but how this idea has been confiscated and distorted. At the end of the World War II, the Europeans imagined an Europe of the nations from the Atlantic to the Urals. As is well known, this process of cooperation began in the West. The first 20 years have been a success, and more countries have begun to look at this model with interest. But especially since 2000, as the Brussels bureaucracy became more inefficient, euroskepticism began to emerge. Musimy zwrócić uwagę na to, że nie sama idea Unii jest błędna, lecz sposób, jak ta idea została wypaczona. Pod koniec II wojny światowej Europejczykom marzyła się Europa narodów od Atlantyku aż po Ural. I jak wszyscy wiedzą, ten proces kooperacji rozpoczął się na Zachodzie. Poprzez pierwsze 20 lat okazał się sukcesem i coraz więcej krajów dołączało do tego modelu, zachowując również swoje narodowe interesy. Aczkolwiek od roku 2000, w miarę jak rósł biurokratyczny apetyt, można by powiedzieć, Brukseli, eurosceptycyzm zyskiwał coraz bardziej na znaczeniu. Yes, we know that now most EU supporters are in the East, but we know also that the most powerful eurosceptic parties are now in the West. Brexit and the results of the elections in Austria, the Netherlands and France are proof that sooner or later the criticism and the rejection of the current union model will also spread to the East. This is a natural and straight phenomenon, and it cannot be prevented by any propaganda. The critical point for the functions of the Union is the increasing removal of the decision from the citizens towards illegitimated groups, that is, delusions of democracy to the point where we vote. But we do not know what we are voting on. Owszem, obecnie najwięcej zwolenników Unii Europejskiej znajduje się w wschodniej Europie, aczkolwiek musimy zauważyć równocześnie, że najpotężniejsze partie eurosceptyczne znajdują się w zachodniej Europie. Brexit i rezultaty wyborów w Austrii, w Holandii, we Francji są dowodem, że prędzej czy później krytyka i odrzucenie obecnego modelu Unii Europejskiej również dotrze na wschód. Jest to naturalna kolej rzeczy i nie może być powstrzymana poprzez jakąkolwiek propagandę. Krytycznym jakby punktem odniesienia w funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest coraz bardziej widoczne przerzucanie odpowiedzialności obywatelskiej na gremia niewybieralne. Jest to de facto niszczenie demokracji w ten sposób. Nie dochodzi do sytuacji, gdzie tak naprawdę głosujemy, ale nie wiemy, na jaki temat i po co głosujemy. Dear friends, it is a well-known saying assigned to Henry Kissinger about the European Union. When I want to talk to the United Kingdom, I call the Prime Minister in Downing Street. When I want to talk to the French, I call the President. But who can I call if I want to call Europe? Of course, today one could answer to the illustrious diplomat that, that he might call the Council of or the Commission. But I wonder, are Mr. Donald Tusk or Mr. Juncker legitimately representing the will of the citizen? Were they elected by the citizen? Have they been given a mandate following the submissions of an assumed program? Szanowni przyjaciele, bardzo dobrze jest znane powiedzenie Henryka Kissingera na temat Unii Europejskiej, który swego czasu miał powiedzieć, gdy chcę rozmawiać z Wielką Brytanią, dzwonię do angielskiego premiera na Downing Street. Gdy chcę rozmawiać z Francją, dzwonię do francuskiego prezydenta w Pałacu Elizejskim. Ale gdy chcę zadzwonić do Europy, to do kogo mam zadzwonić? Oczywiście dzisiaj można odpowiedzieć Kissingerowi, że można zadzwonić po prostu do Komisji Europejskiej lub do Rady Europejskiej, ale ciekaw jestem, czy pan Donald Tusk, czy pan Jean-Claude Juncker w sposób legitymistyczny tak naprawdę reprezentują swoich obywateli. Czy zostali wybrani przez obych obywateli, czy mają mandat na wymuszanie na innych narodach podporządkowywanie się narzuconemu programowi. This is one of the fundamental differences between EU and the United States. In America, the main decider, the president, is elected following a campaign involving practically all citizens. Everyone knows after the vote what the new president will do and what he will not do. Anyhow, he is responsible for the citizens.
Is there any similarities to the EU? Certainly not. Can we hope within a reasonable time frame that the United States model can be taken over in the European Union? This is the difficult question because it can be understood on two levels. The first is the administrative one. W Ameryce głównym decydującym oczywiście jest prezydent, który jest wybierany po dosyć długiej kampanii, jest wybierany zasadniczo przez wszystkich obywateli. Wszyscy wiedzą już po głosowaniu, po wyborze, co nowy prezydent zamierza i czego nie zamierza zrobić. Krótko rzecz ujmując, jest odpowiedzialny przed obywatelami. Czy istnieje jakieś podobieństwo między Unią Europejską w tym względzie? Oczywiście, że nie. Możemy mieć nadzieję w jakimś rozsądnym czasie, że model amerykański, czy możemy mieć nadzieję, że model amerykański zostanie implementowany na terenie Europy? Uważam, że jest to trudne pytanie, ponieważ można je rozumieć na dwóch poziomach. Pierwszym poziomem jest poziom administracyjny. Here we can easily imagine that the administrative reform of the EU could propose a new model. But in this situation I would remind you that the average duration of the ordinary legislative process involving the Commission, the Parliament and the Council of Ministers is over seven years long. That's more than a legislature. We can easily assume that a soft administrative reform, as the euphorics foresee, will last between 15 and 20 years. Moreover, the United States federal architecture could not be implemented in Europe unless the all states of the Union would agree to a zero point from which to give up their privileged position. It is very difficult to believe since the rejection of the constitutional treaty in 2005 and Brexit have shown that such evolution is unlikely in the short and medium term. Oczywiście możemy w tym względzie administracyjnym wyobrazić sobie reformę administracyjną Unii Europejskiej, która byłaby w stanie zaproponować nowy model. Natomiast w tej sytuacji przypomniałbym Państwu, że czas trwania kadencji członków Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady Ministrów to jest ponad 7 lat, gdybyśmy to razem wszystko sumowali. To są lata o wiele dłuższe niż przeciętna kadencja legislatury. Możemy w jakiś sposób stwierdzić, że no, można prowadzić taką miękką administracyjną reformę, jaką proponują od dawna euroforyczne elity, które kadencja trwałaby między 15 a 20 latami. Co więcej, amerykańska architektura federalna nie mogła być prowadzona na terenie Europy, chyba że stare państwa Unii Europejskiej zgodziłyby się na pewien punkt zero, od którego nie byłoby odstąpienia, gdy idzie o swoje uprzywilejowane pozycje. The second level is the cultural one. Here the main difference is how Europe and the United States of America were born. The United States were established through the voluntary association of people who have taken everything from the very beginning, including immigrants who have settled over time in the United States. They did so with the conscience that they left behind the past and took their lives to a new world. On the other side, Europe has a past that it cannot and does not want to forget. Europe and the nations of Europe have been formed for nearly 2,000 years. Europe means cathedrals, libraries, literature, music, laboratories and universities, but unfortunately also means the memories of wars, tensions or conflicts. On the latter, we the Europeans can forgive them, but we cannot forget them. Natomiast drugi poziom, na którego można by rozważać ewentualną federalizację Europy, to jest poziom kulturowy. I tutaj istnieją poważne różnice w sposobie, jak formowała się Europa, a jak powstały Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone zostały ustanowione poprzez wolną asocjację ludzi, którzy byli, można by powiedzieć, bardzo bliscy sobie pod wieloma względami od początku. To również obejmowało politykę asymilacyjną wobec imigrantów, którzy przybyli przez lata do Stanów Zjednoczonych. Oni przybywali do Stanów Zjednoczonych, wiedząc świadomie o tym, że zostawiają swoją starą kulturę i od tego momentu stają się Amerykanami. Z drugiej strony Europa ma przeszłość, o której nie chce i nie może też zapomnieć. Europa i narody Europy były uformowane przez prawie 2000 lat. Europa to są katedry, biblioteki, literatura, muzyka, laboratoria, uniwersytety. Ale niestety Europa to są również wspomnienia wojny, różnego rodzaju napięć i konfliktów. My, Europejczycy, nie możemy wybaczyć sobie, ale nie możemy zapomnieć o tych konfliktach. In Europe you cannot break everything down and create a new country.
The essence of Europe is precisely this multimillionary cultural tradition, a tradition that is specific to every European nation. W Europie nie można wszystkiego w ten sposób podzielić i stworzyć nowy kraj. Esencją Europy jest właśnie owa multimilionarna kulturowa tradycja. Tradycja, która jest charakterystyczna dla każdego europejskiego narodu. Dear friends, here in Poland, there is the most eloquent proof that the national spirit cannot be confiscated by an artificial supranational construction. Poland, one of the oldest European nations, has had a dramatic destiny. It was occupied, divided, deleted from the map. The Polish people were decimated or moved from their lands. And all this was done in the name of imperial or supranational ideas. Nevertheless, Poland survived and reborn. It is a lesson that all Europe should teach. Szanowni Państwo, tutaj w Polsce mamy, można by powiedzieć, najbardziej dobitny dowód, że duch narodowy nie może zostać skonfiskowany i podporządkowany jakiejś ponadnarodowej sztucznej konstrukcji. Polska, jeden z najstarszych europejskich narodów, ma przed sobą, można by powiedzieć, dramatyczne przeznaczenie i dramatyczną przeszłość. Była okupowana, rozbierana i była wymazywana z mapy Europy. Naród polski był prześladowany i niszczony, przesiedlany ze swoich historycznych ziem. I to wszystko było robione w imię imperialistycznych, ponadnarodowych idei. Mimo wszystko Polska przetrwała i się odrodziła. Jest to lekcja dla całej Europy. We don't need an Europe shaped by the supranational ideas. We need an Europe with powerful nations. A Europe of weaker nations will be a weak Europe. Euroskeptics is neither extremism nor populism. It is a fair attempt to find a solution. We believe that the Union has entered the wrong road, in which irrational and irresponsible insistence of increasing integration creates frustration and does not yield results. We think the Union would gain more if, at this moment, it would take a step aside to find another, more flexible and decentralized cooperation formula. The step aside must be a step towards democracy. My obecnie w Europie nie potrzebujemy Europy, która będzie kształtowana przez ponadnarodowe idee. Potrzebujemy Europy z silnymi narodami. Europa słabych narodów będzie słabą Europą. Eurosceptycyzm nie jest ani żadnym ekstremizmem, ani populizmem. Jest to dosyć rozsądne podejście, aby dać odpowiedź na konkretną sytuację. My uważamy, że Unia weszła na złą drogę, w której irracjonalne i nieodpowiedzialne naciski na zwiększanie integracji powodują coraz większe problemy bez żadnych rezultatów. My uważamy, że Unia mogłaby zyskać, gdyby w tym momencie znaleziono bardziej elastyczną formułę i bardziej zdecentralizowaną formułę współpracy. Czyli krótko rzecz ujmując, musi to być krok w kierunku demokracji. In this respect, I think the United States should be more present in Eastern Europe through investment and trade agreements. This is the most convincing support and proof of friendship. The United States can and must be a political model of the contemporary world. This does not mean that all countries have to apply the same pattern, but that the principle of democracy and the rule of law must find their implementation in line with local realities and traditions. W tym względzie, dlatego uważam, że Stany Zjednoczone powinny być bardziej obecne w wschodniej Europie, przede wszystkim przez bilateralne umowy handlowe i inwestycje. Uważam, że to byłby największy dowód naszej przyjaźni. Stany Zjednoczone mogą i muszą być, można by powiedzieć, takim politycznym modelem dla współczesnego świata. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie kraje mają mieć jakiś narzucony jednorodny sposób rozwoju, ale to, że zasady demokracji i rządów prawa muszą znaleźć swoją implementację i muszą współgrać z lokalnymi realiami i tradycjami. We know very well that the world is modernizing at an unprecedented pace. We know very well that in the face of global challenges we must be solidary and united. It is not true that we want isolation, that we want to go back to the past. These are lies and clichés fluttered by Eurocrats' propaganda. But we no longer admit that in a common construction some will receive the benefits and others will pay the bill. Our objection is not the destruction of Europe, but the return to a natural Europe in which citizens of equal nations can decide who and how lead them.
My doskonale wiemy o tym, że świat się modernizuje w niesamowitym tempie. Wiemy również, że w obliczu globalnych wyzwań musimy odnaleźć na nowo solidarność i być wobec tych wyzwań zjednoczonymi. Nie jest prawdą, że chcemy izolacji, nie jest prawdą, że chcemy jakiegoś powrotu do przeszłości. Natomiast nie możemy twierdzić nadal, że ta wspólna konstrukcja, gdzie jedni płacą, a inni odnoszą korzyści, ma jakąś przyszłość. Naszym celem nie jest zniszczenie Europy, lecz powrót do naturalnej Europy, gdzie obywatele narodów współpracujących na równych zasadach mogą decydować o tym, kto będzie im przewodził. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu posłowi.